Ja. Ale noc. No, bo ja przez kilka lat siedziałem na strychu sam, ludzi w ogóle nie widziałem. Tak? No tak, przez 2 lata COVID-u, a wcześniej też, przecież głównie pracowałem nie wychodząc z chaty. Tyle co na zdjęciach gdzieś się wyjechało, nie? Albo do ciebie na warsztaty. No. O, chyba padało wczoraj. Tak. Czy trzech nawet? Trzech, reżyser. Aha, ale i dwóch od zdjęć. Tak. A ten drugi czym będzie robił? Tutaj ma. Aha, no to widzisz, to on ma zmiennoogniskowy, to musicie się umówić. Najlepiej byłoby zrobić tak, że razem robicie zdjęcia, ty robisz detale i zbliżenia, a ty robisz pełne plany, nie? Tu masz przysłonę jeszcze do otwarcia, widzisz? Ty robiłeś zdjęcia, nie? Kumasz tam mniej więcej. Mniej więcej, tak. No. Odkręcił. O, teraz. I teraz ci nic się nie ryla. No, możesz... Tym przedstawiam i to jest wszystko, co robię. No, jeszcze w lewo, w prawo możesz szwenkować, nie? No, no. Okej, okay. Dobra, także to fajne, jest... Fajne. No fajne i, bajer. No i wiesz, obniż statyw. A, widzisz, musisz tak. Aha, no to jak ty jesteś, to teraz nam powiedz, czyli co, tato się zgodził. Jeszcze też musimy sobie pomyśleć, o czym właściwie my tu będziemy opowiadać, nie? Bo tato, tato, wino winem, ale co jeszcze? Jak to jest? Będziemy też sobie się przysłuchiwać, obserwować, co się dzieje. Może coś zobaczymy, nie? W co warto, w którą stronę tam sobie pójść. Jak głęboko się da. Będziemy mieli pierwszy materiał. Mhm. Taką, film generalnie o tym, o winiarni, czyli tak o człowieku po prostu. No, lepiej jest o człowieku. No, bo... Że tylko rozwój jest wtedy, kiedy jest, robi się jakieś kroki do przodu. I być może właśnie to odbijanie się od jednej skrajności, od tej głośnej, do ciszy i tak dalej, powoduje, że on czuje jednak jakiś rozwój, pogrzeb, że to gdzieś prowadzi. I to jest taka hipoteza, na początek jest dla nas dobra. No rozumiem, że ty będziesz z nim rozmawiał. Tak go, wiesz, podpuszczał. No, to spróbujesz nawiązać do tego i żeby on nam o tym opowiedział. Pociągnąć go trochę za język. Ale 4 lata temu wymyśliła sobie, że ona chciałaby mieć konia. I przysłała mi zdjęcie jakiegoś konia z tego. Gdzieś był jakiś koń taki do uratowania, bardzo sympatyczny. No mi się tak serce rozrzewniało, ale w ogóle nie miałem kasy, ani nic. Jakichś żadnych możliwości. No ale powiedziałem jej, dobra. Kupujemy konia, tylko wiesz, to tak od razu nie możemy, musimy zacząć zbierać na to kasę, ale będę robił co w mojej mocy. I się strasznie tym przejąłem i przez, nie wiem, chyba 2 tygodnie czy 3 kombinowałem, wymyślałem jakieś, jak kasę zdobyć i coś tam, no bo mi bardzo zależało, żeby spełnić jej marzenie. Mhm. No i co my tutaj jeszcze, czy my rozumiemy tą harmonię tego twojego taty, na czym ona polega? Thank you.
ostrość masz? Jest wszystko na żółto. No to dobra, uwaga, poszła. Ciach. I koniec. No to... A jak siedzisz tak w ciszy, to co ci się w głowie tam pojawia? Na kasie w Carrefourze też można powiedzieć, że jest jakaś graniczna sytuacja. Musisz się wstydzić, że nie pamiętasz kodu bułki. Ktoś patrzy na ciebie, widzisz po ubraniu, poznajesz, że to jest ktoś wykształcony, obeznany ze światem, ma przed sobą takiego tumana, który nie może znaleźć na kartce kodu bułki i wklepać do komputera. No. No, kilka się nauczyłem, ale zmienili i znowu nie umiem. Ale mam nadzieję, że już tam nie wrócę, bynajmniej nie szybko.